Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy dobrego psa. W czwartek czas na kolejną dawkę internetu, która zarazi nas swoją magią. Nie muszę was przekonywać, że psy są inteligentne. Jeżeli gramy w grę i słabo nam idzie, nie będą zwracać nam uwagi. Są oczywiście wyjątki, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Właśnie tak zareagował Storm Golden Retriever, który bez wahania wskoczył do wody i pomógł dostać się na brzeg młodemu jeleniowi. Storm. Good boy, Storm. Good boy. Good boy, Storm. Good boy, Storm. Storm. Leave him, Storm. Storm. Pewnie ktoś z was sobie pomyślał, że Storm miał ochotę na dziczyznę i właśnie taką sobie znalazł. No ale spokojnie. Przez kolejne kilkadziesiąt minut doglądał i ogrzewał swojego nowego przyjaciela. Good boy. Jedna z kopii filmu na YouTubie nabiła milion wyświetleń w 4 dni, na Facebooku 6 milionów, a w komentarzach można zobaczyć niekończące się gratulacje. Sam jeleń, zanim trafił do weterynarza, postanowił ponownie wskoczyć do wody. Nie wiadomo dlaczego to zrobił, ale drugi raz uratował go już człowiek. Obecnie jeleń jest już w dobrych rękach. Ale wracając do psa Storma, Amerykanie uwielbiają takie historie i zrobili z niego narodowego bohatera. Wraz ze swoim panem pojawia się w telewizji, radiu, prasie. Dodatkowo założyli swoją fundację, która ma podnieść świadomość na temat ratownictwa wśród ludzi, no i chyba zwierząt. Jak widzicie, to piękna historia, takie też są w internecie. Good boy, Storm, bring him in! Good boy, Storm, bring him in! Na początku pokazałem wam coś magicznego. Tak, zachowanie Storma jest magiczne, ale chodziło mi bardziej o to. Czyli japońskiego magika. Nazywa się Kazushi i w ostatnich dniach podbija internet swoimi niesamowitymi sztuczkami. No już jedną widzieliście, teraz czas na kolejną z odkurzaczem. Właśnie ona na Facebooku w 2 dni nabiła 15 milionów wyświetleń. Jeżeli myślicie, że to jakieś żarty, wystarczy popatrzeć na jego minę. Traktujcie ten pokaz na poważnie. Nadal ci mało, to jest kolejny trik, oczywiście z filiżanką, który jest tak samo magiczny i widać tu identyczne skupienie. Co łączy Storma i Kazushi? Jego niesamowite wyczyny przebiły się do telewizji, gdzie niegdzie nawet próbują go naśladować. Jednak brakuje tam talentu, a przede wszystkim powagi. Na koniec kolejna magia, a przynajmniej tak pisała Monika, wysyłając mi ten film na Facebooku. Przed wami lewitujący ptak. Co za magia! Chociaż ci, co pamiętają mój odcinek z helikopterem, będą mieli minę jak ten pies. To nic innego jak czysty przypadek, gdy klatki obrazu rejestrowane przez kamerę synchronizują się z ruchem skrzydeł ptaka. Dlatego jeżeli na siłę szukamy w tym filmie magii, myślę, że więcej będzie jej tu. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo w opisie. Pamiętaj o lajku, będę za to ogromnie wdzięczny, bardzo mi to pomaga. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, abyśmy wspólnie oglądali filmy, które podbijają internet. Wpadnijcie na Face'a, Snap'a, Instagrama, grupę, tam widzimy się codziennie. Na YouTubie w Poszukiwaczu w poniedziałek. A teraz na końcowym filmie będzie jedna osoba, która została wybrana z waszych komentarzy, wygrywała koszulkę z mojego sklepu. Jeżeli ty też chcesz wygrać, po prostu komentuj. Side.